Witam! Żeby nie było, tam jeden zmartwiony, co tak bardzo mnie uwielbia, żyje jeszcze szczerbaty, że nie musi się martwić, ulubieniec. Żeby nie było, że nic się nie robi, to tak wygląda nasz katepilar biedny, jak ten kurwa parczeski MTZ kurwa zarośnięty mchem, ale tak robi. Przyjechała nowa opryskiwaczka. Gdzieś tam klienty już dzwoniły. John Deere, paskudztwo. I jest do sprzedania. To jest za mały dla nas. Ale ile metrów, nie powiem, bo nie wiem. Tak to wygląda. A my dzisiaj z Gieńkiem przed świętami robimy sobie podbudowę. Zagęszczamy plac na podwórku, bo się trochę się błoto się robi się. I tak to wygląda. Gienik na małej koparce, ja na większej. Dajemy radę. Najpierw żeśmy piachu usypali. Troszeczkę zagęściłem to. Zagęszczarka tam taka mała stoi. Zagęściłem to wzdłuż poprzek. No i teraz worzek kruszywo. Najpierw było takie ceglane, teraz jest betonowe. Ładne takie. Kolorowne. Chojneczki mamy, jakby ktoś chciał. Liganckie, jodła kaukaska. Też sprzedajemy. Dzisiaj pogoda jest brzydka, to jesteśmy tu na miejscu. Mamy trzy punkty wystawione. Jeden przy samej granicy z Niemcami. I dwa tutaj na Łobrzeżach. Jak to się nazywa się. Także działamy, nie próżnujemy. Co miałem powiedzieć? No tak, o, tak jak widać, coś się tam robi się, żeby nie było, że się nic nie robi. Kurczę, nie będzie widać, a zaraz wam coś pokażę. Tam stoi takie łocuś, nie wiem czy widzicie, stoi takie łocuś dla takiego jednego gościa. Jutro przyjedzie po odbiór, to się dowiecie, do kogo to jedzie. To jest taki adapter do rozlewania tych, jak to się mówi, pozostałości rolniczych, azotowych, pochodzenia zwierzęcego lub też bio. Także tak to wygląda. No i sobie działamy. Powolutku, polowutku, sukcesywnie do przodu. Tyle, co tu już tego kruszywa, żeśmy utopili. No to już trochę jest tego tonażu. No i tak to wygląda, moi drodzy parafianie. Choinki mamy jeszcze na lawecie załadowane, na hali. Także na bieżąco się uzupełnia, co to tam brakuje, gdzie brakuje, to się dowozi, przewozi. I tak to wygląda. O, geniusz elegancko na kopareczce siedzi. Tu, 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 tuti, tuti, dobra, masz tuti, chcesz tuti, to masz tuti. A zimno w łapki, zamknij szybę, będzie cieplej. Jeszcze? Całkiem? O, to szalony. No. Tak jest, no. I takie urządzenie, drodzy państwo, tam stoi. O, to to. 8 m 40 cm. Będzie robił robotę chyba chłopu. Chłop zadowolony, normalnie szczęśliwy, że ma sakraka. Ale dobrze jest. Mokrawo trochę. Dobra. Co tam będę biadolił, jakbym nic więcej nie wrzucał, nie nagrywał. To znaczy, że nie mam czasu, mam wywalone. I powiem wam tak, wszystkim oglądającym, zdrowych, spokojnych świąt, smacznego jajka, mokrego dyngusa. I żebyście wszyscy byli zdrowi, za dużo się tym nie obziarały. I tak sobie na spokojnie święta się działy, nie chlać za dużo tych trunków wyskokowych, nie przewalić się,
bo mój geniusz w niedzielę zrobił fikołka i ma pęknięcia w łokciu. Coś się mu tam się porobiło się. Pół poniedziałku żeśmy spędzili na sorze. Ale jak widzicie, daje radę. Trochę ręka sztywna. Będzie musiał zmienić rękę i tak będzie wszystko dobrze. Nic mu się tam nie będzie działo. Także powinien nosić na tym blaku, ale o, trochę go boli, bo tam trzyma na boczku. Dobrze. Pół łyżki wystarczy. Praca na godzinę. Ja tam godziny piszę, bo to godziny się kręcą w koparce, klient płaci, także czy ja będę woził po pół łyżki, czy po całe, to mi to jest wszystko jedno, nie mogę MTZ-a przemęczać, bo mech pospada. Ale piękny mech, nie? Kolorowy, elegancki, co mówicie? Prawie jak na tym parczeskim MTZ-cie przepięknym. Trzeba tu tylko koła od bizona założyć. Kurwa, ale nie mam kamery cofania, GPS-a. No to nie dorównam. Pozdrawiam Grześka. Trzymaj się, byku. No i wszystkich tam, jak to się mówi, oglądających, nie? Gniota takiego ulepiłem dzisiaj. Ale myślę, że lepiej coś jak nic, nie? Dobra, ludziska, trzymajcie się, bo to trochę tak nie idzie. Jedną ręką, nie za bardzo. A Gieniek miałczy, że po połyżki mu włożę. Chociaż i tak nie nadąża. To rozrównywać. No. Nie będę mu woził po połyżki, trochę więcej mu wezmę. Ale to trzepie tu strasznie. No, miałem jechać ładowarkę przyprowadzić, bo była na usłudze. Ale dopiero chyba po południu, bo jakoś nie mam natchnienia, a dzisiaj jest jakiś taki dziwny dzień w kalendarzu. Chyba każdy wie, jaki on tam cyfrę ma. Także na spokojnie, najpierw koło domu, tam trochę jakoś rynny pozakładaliśmy, znaczy łączenia, bo to popuszczało, gdzieś tam się pościągało, woda ciekła, trzeba było porobić. Dobra, ludziska, jeszcze raz. Wesołych świąt, smacznego jajka i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się tam wszyscy po kolei, każdy z osobna. O! Ignaś jedzie. Panie wujcie, gdzie pan jedziesz, tą bawareczko? A nie, zapomniałem, że on zmienił klocka. I teraz ma E61, a nie E39. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, bo naprawdę już o bajki opowiadam. Zamiast się za robotę wziąć. Dobra. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.